Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dory152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Ja mam oczywiście znowu chrypę. Jej, no uwielbiam to. Moi drodzy, dzisiaj wreszcie zrobimy sobie wielki turniej gwinta w Beauclair. Już odkładałam to naprawdę zbyt długo i szczerze mówiąc to naprawdę tragedia. Także no zrobimy sobie to i jeżeli nam starczy czasu, to zrobimy sobie jeszcze jedno zadanie poboczne od winiarzy. Ale to tak tylko i wyłącznie wstępnie na razie. Zobaczymy, jak z tym wszystkim wyjdziemy. Idziemy do Barzanciarni. Już raz tutaj żeśmy byli. W troszeczkę innych okolicznościach. Czy... Ja zapomniałam, jak się tutaj wchodzi do tego miejsca. Tędy chyba. Nie? A mi się wydaje, że właśnie oto tędy. Tylko, że coś mi tu nie gra. Dobra, są schody na górę, możemy wejść. Ja w ogóle nic nie widzę, bo mi oczywiście słońce świeci prosto w ekran monitora. Cudownie. Tu jest jakieś łóżko, ja niekoniecznie chcę z tego korzystać. Czy ja weszłam do jakiegoś burdelu? Chyba nie miałam tutaj być. Dzień dobry. O, bo tu można jeszcze wyżej wejść. Wiecie co, ja nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Bardzo fajnie, nie? Tu mnie niby gra tędy prowadzi, ale przecież tędy się nie da. Uwielbiam takie momenty, kiedy sama nie wiem, gdzie mam iść i gra mi do tego wszystkiego nie pomaga. To chyba nie tutaj. Tak jakoś dziwnie gra mnie prowadzi tutaj na górę? O, tutaj. Dobra, wszystko wiem. Mamy to miejsce. O, możemy porozmawiać, widzę. Zapewniam, że Skellige jest tak samo mocną frakcją jak pozostałe, a niebawem zostanie powszechnie uznana za kanoniczną. No nie wiem. Zazwyczaj gram Nilfgaardem. Zastanowię się jeszcze. Mowa jest o Nowej Talii. Jestem Geralt z Rivi. Przeczytałem o turnieju Gwinta. I trafiłeś pod dobry adres. Jestem hrabia Martin Monnier, główny organizator. Miło mi cię poznać. Celem turnieju jest rozpropagowanie nowej frakcji, mianowicie Skellige. Wymyślił ją mój brat, a mnie przypadł zaszczyt przedstawienia jej światu. Możesz mi powiedzieć coś więcej o nowych kartach? Projekt kart oddaje ducha tych wysp, które urzekają barbarzyńskim pięknem. Dlatego na obrazach utrwaleni są berserkowie, bohaterowie oraz znane osobistości. Liderem jest oczywiście król Bran Tirseach. A inne znane osobistości? Hjalmar i Cerys Ancreid, rzecz jasna. Heros Hemdal, czcigodny druid Myszowur i wielu, wielu innych. Długo mógłbym opowiadać. No, znamy ludzi, którzy mieszkają na Skellige. Skąd pomysł, żeby opracować nową talię? W Beauclair wszyscy wiedzą, że jestem wielkim miłośnikiem i propagatorem gry w Gwinta. Podobnie jak mój niestety nieżyjący już brat. Inną naszą wielką pasją zawsze były podróże. W młodości spędzaliśmy sporo czasu na morzu, bo obaj byliśmy spragnieni widoków obcych krajów. Odwiedzaliśmy różne strony świata, ale najbardziej urzekły nas wyspy Skellige. Do dziś mam w głowie obraz ponurych klifów, o które rozbija się wzburzone morze. Zmaganie żywiołów, odległe echo pierwotnego chaosu. To zainspirowało mojego brata do stworzenia nowej frakcji. Mam pytanie. Czy mogę przystąpić do turnieju? Tak, mam jeszcze wolne miejsce, ale jest jeden warunek. Będziesz musiał zagrać kartami z frakcji Skellige. Aha, w ten sposób. Widzisz, prosiłem o to wielu wytrawnych graczy, ale oni boją się nowinek. Bardziej zależy im na wygranej niż na przygodzie.
więc wolą pozostać przy swoich starych, wypróbowanych taliach. Jednym słowem, potrzebujesz kogoś, kto udowodni, że Skellige nie jest gorsze niż tradycyjne talie i wygra turniej kartami zaprojektowanymi przez twojego brata. Widzę, że doskonale się rozumiemy. Spójrz na to trofeum. Czyż nie prezentuje się godnie? Może być twoje, jeśli zwyciężysz. Rzeczywiście niebrzydkie. Ładnie prezentowałoby się w domu na kredensie. Wszystko jasne, tylko że... Problem jest, że ja nie mam kart z Talii Skellige. Ani jednej. Zgoda. Zagram tą nową frakcją. Bardzo miło mi to słyszeć. To mój szczęśliwy dzień. Jest jednak pewien szkopuł. Dysponuję jedynie podstawową Talią Skellige, ponieważ mój brat rozdał lub przegrał wiele kluczowych kart. Jak rozumiem, nie poradzę sobie na turnieju tymi kartami. Można temu łatwo zaradzić. Wystarczy zmierzyć się z lokalnymi graczami i wygrać od nich brakujące karty. To zresztą będzie dobry trening przed turniejem. A oto karty, które mi zostały. Weź je, proszę. Resztę zostawię dla siebie, bo też zamierzam grać tą frakcją. Odszukaj innych graczy w Gwinta i wygraj od nich więcej silnych kart frakcji Skellige. Szacunkowa siła talii 0 na 24. Okej, no to czeka mnie niezła gra w Gwinta dzisiaj. No to nie wiem, czy będziemy to robić, czy nie. Szczerze, zastanawiam się. Może spróbujmy to zrobić. Zobaczmy na początek, tak, jak my stoimy aktualnie z czasem na odcinku. Mamy 7 minut. Ja myślę, że w takim razie ja sobie uzbieram te karty i... Cóż, spotkamy się w innym momencie tutaj. Ja sobie poza odcinkami będę grała w tego Gwinta, bo prawdopodobnie nie będzie to nie wiadomo co. Później na końcu wam pokażę tą talię. Tutaj mamy, zbierz wszystkie brakujące karty talii Skellige. Jest ich jednak mimo wszystko 19, ale talią Skellige moglibyśmy się zająć kiedy indziej. Ewentualnie ja sama się tym zajmę. A dzisiaj w takim razie zajmiemy się zadaniem pobocznym, rekonstrukcja, które udało mi się znaleźć, jak sobie przeglądałam internet w poszukiwaniu zadań. I mamy tak, zadanie rekonstrukcja, zaraz sobie znajdziemy, gdzie ono konkretnie jest. Podejrzewam, że pod jakimś pytajnikiem. Zaraz sprawdzimy na mapie. Okej, to jest w okolicy wioski, którą mam na pewno tutaj gdzieś oznaczoną. Tylko tak, tu mamy tą wioskę i tutaj jest to zadanie. Zadanie poboczne rekonstrukcja. Także zrobimy je sobie za moment. Ja tylko najpierw muszę się cofnąć tutaj do ambasady, żeby się teleportować. Jak pewnie już zauważyliście na początku filmu, tam też czeka na mnie jakieś zadanie. No ale cóż. On na razie jeszcze musi poczekać, bo jest na troszeczkę wyższy poziom niż zadanie główne. Także na razie to zostaje. A my zostaniemy teraz właśnie tutaj z tym zadaniem. Zrobimy tak, zaznaczymy sobie. Tepniemy się do wioski i ruszymy płotką w tamto miejsce. Ja chyba zaraz muszę wstać, żeby zasłonić rolety, bo naprawdę słabo widać cokolwiek. Przynajmniej ja mam z tym problem. Także no, dowiedzieliśmy się, jak ten turniej Gwinta działa. Jestem już teraz prawie pewna, że ja w ogóle nie zrobiłam tego zadania. Bo nie kojarzę, żebym to robiła po prostu. Szczególnie, że nie mam osiągnięcia za skompletowanie całej talii, także no, na pewno jej nie zrobiłam. Chyba z tego, co pamiętam, wtedy sobie pomyślałam, że zostawię to na serię i nie będę tego robić, grając samemu. To brzmi najlogiczniej. Przynajmniej takie mam jakieś przeczucie, tak mi się kojarzy. No dobrze, przed nami zadanie poboczne. Rekonstrukcja. Już. Widzę, że nie jest dobrze. Ktoś tutaj ewidentnie nie żyje. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Jemu już się raczej nie przydadzą.
Co? Ale zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, o, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Szlachetna to rzecz, pomóc nieznajomemu. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi, wierz mi. Nim ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gule. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha, czyli myślicie, że tego człowieka zabił jakiś potwór? No raczej tak. Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u Wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Bywaj. Czekaj! Idę z tobą. Niech będzie. Trzymaj się blisko. Mów cicho i niczego nie dotykaj. No właśnie, zadanie rekonstrukcja. Podążaj śladami zamordowanego mężczyzny. Trop prowadzi w stronę posiadłości, na wzgórzu. A tam grobowa cisza. Wiecie, co mi przeszło przez myśl przez chwilę? Żeby kwestię tego turnieju zrobić jako odcinek dodatkowy, taki bonusowy. To pewnie tutaj połamał sobie nogi. Próbował przeleść przez mur i spadł. Prawdopodobnie chciał się wydostać z posiadłości. Ale nie mógł otworzyć bramy. Brama jest zamknięta od wewnątrz, ale wyraźnie naruszona. Coś próbowało się tędy wydostać. Na samą myśl ciarki idą. Dobra, zbadaj teren. Zaraza. Na bogi. Co tu się działo? Jakiś bankiet? Na to wygląda. Myślisz, że nikt nie przeżył? Bogowie. Jeżeli nikt nie przeżył, to pytanie, dlaczego nikt nie przeżył? Okej, sporo rzeczy mogę zebrać. Srebrna zastawa? Elfie grawerunki. To jest jakaś kobieta? Służąca, zadźgana czymś ostrym. Kilkanaście ciosów. Część zadana pośmiertnie. Nie wierzę, że to zrobił człowiek. To musiał być jakiś potwór. Tors przedziurawiony z ogromną siłą. Cios przebił twardy metal. Napierśnik identyczny jak u mężczyzny z traktu. Ej, takie pytanie. Wam też coś nie pasuje z tymi posągami? One są wszystkie jakieś takie zbyt ludzkie. Gardło jest zmasakrowane. Jest ich dużo. To był jeden silny cios. Obok ciała tarcza. Stara i wyszczepiona. I ceremonialny miecz. Robota Ensid. Misy ceremonialne? Jakby do składania ofiar. Ale z czego? Tylko nie mów, że z ludzi. No chyba na pewno z ludzi, ty ciołku.
silny zapach. Nie widzę na razie żadnego zapachu. Okej, widzę jednak. Liczne rany na ciele, wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek, ale w elfim ubraniu. Jesteś pewien? Skąd by je miał? Tu są prawie nie ma nie ludzi. Uciekał, potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień. Bez powodzenia, ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. Dobra, tu nie wejdę. Kolejne jakieś ciało? Nadpalony kubrak. Ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. Dobra, jest cały czas zapach. Słuchaj, może tam nikogo... Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój oddech. Otwórz drzwi. Nie zrobię ci krzywdy. Oni tam cały czas są? Posłuchaj mnie. Jestem Wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim są ci oni, o których mówiłeś? Te... Ja nie wiem, co to było. Duchy. Wszystko stało się tak nagle. Odgrywaliśmy scenę hołdu Tetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło. Słyszałem krzyki. Nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Zacząłem biec, ściągnąłem z siebie kubrak, wpadłem tutaj i zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiło. Kim ty właściwie jesteś? Durand Fouché Plamondon du Savarin. Pan tych ziem i przewodniczący klubu historycznego tu są, przy okazji. Spotykamy się tu co roku, w rocznicę hołdu elfów, ale coś takiego pierwszy raz. Czyli odtwarzając scenę z przeszłości, przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może Korgorusze albo Stubę. To co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie, nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora, czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durand, dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla Toussaint. Potrzeba przynajmniej 3 osób. Wiecie, o co chcę was prosić. Potrzebuję waszej pomocy, ale jeśli odmówicie, zrozumiem. Nie ma sprzeciwu? Dobrze. W takim razie uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. Ja zajmę miejsce króla Ludowika na elfim tronie, a wy, Wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba. Elfi, król Dívetaf, przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, w oślepiającym blasku pochodni.
Dobra, musimy zapalić wszystkie lampy w ogrodzie, ale pozwólcie, ja sobie zasłonię rolety, żeby cokolwiek widzieć w ogóle. Dobra, już jestem, to zapalamy. Zabytkowa tarcza, w ogóle wzięłam ją. Nie wiem, czy to dobrze. W ogóle powiem wam, że nie pamiętam tego zadania w ogóle. Prawdopodobnie go wcale nie robiłam. Chociaż to byłoby bardzo dziwne, bo pamiętam, że robiłam chyba wszystkie pytajniki w grze. Nie wiem. Może mam jakieś zaćmienie? Elfi król Diverlaf przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, poświęcającym blaskiem. Diverlaf złożył u stóp Ludowika bylen, elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzącą. Okej, bochenek chleba. Złóż elfi chleb. Następnie Diverlaf nalał zdobione misy elfie wino. Gwinoet, słodką krew krainy, którą mu wydarto. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad swym wojskiem władzę. Dobra, tarczy i miecza musimy dobyć. Pytanie jest tylko takie. Jak ja mam to zrobić? Czy to jest tak, że ja muszę sobie wejść w ekwipunek? Przedmioty fabularne i sobie to podpiąć? Okej, tak po prostu. No i tarcza. Twój hołd i za rok powrócę, by... Aha. Bogowie, patrzcie. Patrzcie na te posągi. To niemożliwe. O matko. A więc to jednak posągi. Ty, bo ktoś tu czaruje i to nieźle mu to idzie. Ty, ożywiona rzeźbo. Ty, zginę. Ej, te posągi są jakieś przegięte. A czy ja mogę zmienić sobie broń? Nie wiem, da mi gra? Po tej całej akcji? W ogóle czy zapis będzie po tej całej gadce, szmatce? Byłoby też fajnie. Zaraz zobaczymy. Tak. No, Geralt, możesz wejść w ekwipunek? Dziękuję. No, zdążyłam się zbulwersować. Dobra, co by tu wziąć, sobie zabrać? Nie wiem, czy to będą duchy, czy jakieś relikty, wampiry, istoty magiczne. Ty, ja nie mam pojęcia, co to jest w ogóle, nie? Użyły rzeźby. Nie wiem, jaki olej zastosować, więc nie zastosuję niczego. Ta ożywiona rzeźba jest jakaś przegięta w ogóle. Geralt, czy ty możesz się w ogóle ruszyć, chłopie? Ja pierdzielę. A, bo tu dwie czarują. Kurde, no przecież tego nie idzie w ogóle nic zrobić. Dobre pytanie. Co by tu zrobić? A może by rzucić tak jakby Irden? Geralt, no nie dobijaj mnie, chłopie. Ja pierdzielę, no nie da rady w ogóle. Ja słyszałam, że to zadanie jest przegięte, ale nie myślałam, że aż tak. Dobra, do tych czarodziejek bym się chciała dostać, bo one mi najbardziej robią tutaj koło tyłka. No ja nie wiem. Jak ja mam to przeżyć? Się nie dziwię, że ci ludzie zginęli. Może Igni dałoby radę.
Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam. Po prostu jestem zaskoczona. No, Geralt! No, jak ja tego nienawidzę w tej grze czasami. Ja pierdzielę, no. Klika człowiek wszystko i co, i nic. Przebicie pancerza. U mnie jest źle przebicie pancerza. Inaczej się to robi. No, mam więcej przebicia. Premia przy trafieniu krytycznym. Nie chcę premii. Szansa tylko 5. Bez sensu. Przydałoby się na pewno ten dekokt. Ty, a jakby tak rzucić bombę dwimerytową. Uwalnia obok opiłków, który blokuje magię. Zróbmy to. Nie wiem, czy to coś dało. Ja pierdzielę, no ja nie wiem, przecież tego nie idzie w ogóle nic zrobić. Mam jakiś odwar, który robi coś? Nie wiem. Tu coś mamy na regenerację wytrzymałości. Znaczy życia. Wiecie co? Zaryzykuję, bo to są chyba magiczne istoty. Coś tak czuję. Fajnie, że w ogóle gra mi nawet nie dała wejść w ekwipunek. Świetnie się bawię. Naprawdę super. A że jestem ciekawa, co solucja sugeruje w przypadku tego zadania. Ale ja naprawdę nie pamiętam. Tylko jakbym tak mogła zrobić pauzę, to by było super, Geralt! Dzięki. Jezus. Dobra. Dobra, podobno można się gdzieś tutaj schować, na jakichś schodach. A, już chyba wiem gdzie. Tylko najpierw trzeba przeżyć. A nie dostać fireballem. Dobra, spróbujemy się tam dostać, bo to powinno być jakieś ułatwienie. Podobno tu nie mogą wejść. Dobra, zapisać grę raczej nie mogę, bo... Dobra, bo ta bomba dwimerytowa, to mi się wydaje, że to był całkiem dobry pomysł. W końcu on jakoś blokuje te umiejętności tych potworów. Tylko to nie tutaj. Jest bomba dwimerytowa. I teraz spróbujmy rzucić to. Ożywiona rzeźba, no. Widzę, że się bardzo blokujecie. Jakieś ostatnie słowa. Okej, ta się teleportuje. Masakra. A gdyby wziąć jakąś taką petardę, która podpali je jednak, zamiast tej bomby dwimerytowej. Typu na przykład ten właśnie, ta gwiazda tańcząca. Albo samum. To oślepia. Obłok gazu zamraża. Nie wiem, można by spróbować tym na przykład rzucić. Robi to jakieś obrażenia? Robi w sumie. Rzucimy tam jeszcze dalej na te rzeźby. Dobra. Cofkę robimy z powrotem. Jeszcze raz. Tam jest ta wiedźma jedna. Dobra, pozdychali, przynajmniej częściowo.
Spróbujmy użyć jakiejś innej petardy teraz. Na przykład tej zamrażającej. To nie. Północny wiatr. Może też da radę. Tylko na tamte by było dobrze. Dobra, nie, cofkę robimy, bo widzę, że jest niedobrze. Trafię w nią? Trafiłam. Dobra, fajnie by się było zacząć leczyć i się wycofać na te schody z powrotem. Ups, to nie tutaj są schody. Ale mnie podpaliło. Chryste. Dobra, ale jesteśmy na dobrym tropie. Ożywiona rzeźba. Tej czarodziejki. Dobra, wyrzuciłam przez przypadek petardę. Przez przypadek, czy tam nie... Nie przez przypadek. Ale może rzućmy jeszcze tą z trucizną, z tym obłokiem. Obłok trucizny. No to teraz sobie pokorzystamy wyjątkowo z petard. Tylko w tamtą rzeźbę. Bo ta czarodziejka mi aktualnie najwięcej robi. Dobra, ma obrażonka. Dobra, tamto już prawie leży. Widzę, że to zatrucie fajnie działa. Padła. To rzucimy jeszcze raz tutaj. I powinno teraz dać radę. Dobra, bo ty mocno bijesz. Może jakiś igni byśmy panów może podpalili. Dobra. Jeszcze ty jeden. No nareszcie. Masakra, to było trudne. Te rzeźby? Przecież one ożyły. I jakim cudem? Nie wiem. Jestem specjalistą od zabijania, nie ożywiania. Ja chyba wiem, co się stało. Widzicie, te statuły pochodzą z pałacu Divetafa. Kupiłem je miesiąc temu, bo... Albo wiecie co, no, lepiej będzie, jak zacznę od początku. Divetaf miał składać ludziom taki hołd każdego roku. Ale zrobił to tylko ten jeden raz. Bo potem go zabito w pogromie nieludzi pod Gorgoną w 782. I wiecie co? Bardzo dobrze się stało, bo wygląda na to, że Diveta szykował na Ludowika zasadzkę. Golemy udające pomniki aktywowane słowami Homagius. Mówię wam. Jak nic, w parę chwil rozszarpałyby naszego króla i jego przybocznych na strzępy. No tak, elfy. Zdradliwe nasienie. Fuh! Nie jesteście lepsi? Niby dlaczego, z jednej strony? Potwór zabity. Pora wracać na szlak. Wiedźminie! Czekajcie! Bardzo was proszę, weźcie to. Szerokiej drogi, Wiedźminie. Dobra, udało nam się wykonać zadanie poboczne, które naprawdę było wymagające, to trzeba przyznać, naprawdę solidnie. No i wydaje mi się, że na tym byśmy poprzestali dzisiejszy odcinek. W kolejnym tak planuję, że myślę... No moglibyśmy już wrócić do fabuły, czyli zająć się zadaniem głównym Leże Bestii. Ewentualnie plan będzie taki, że zrobimy sobie zadania te zlecenia dla tych
jak to się nazywa, te zlecenia dla winiarzy, ale tych zleceń zostało nam podobnoż chyba jeszcze 3. One nie są długie, więc akurat byłyby na cały jeden odcinek. No i myślę, że to byśmy robili dopiero po tym wątku fabularnym. Przynajmniej jeżeli go troszeczkę teraz podciągniemy do góry, więc myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się po prostu już zadaniem głównym. Polecimy z fabułą, zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. No i co? Moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to bardzo serdecznie Was zachęcam do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnych materiałach. We wtorek, środę, czwartek, piątek i niedzielę. Trzymajcie się i cześć!